Mikser regionalny to impreza, która już na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych wydarzeń w naszym regionie. Robimy to na pewno, aby te lokalne środowiska mogły zobaczyć swoją wartość, poszukać tych atrakcji i je podkreślać. Robimy to po to, by integrować region, byśmy jak najlepiej znali to województwo w każdym jego zakątku. No, ale myślę, że takim głównym celem to jest zapraszanie przedsiębiorców do inwestowania, do tworzenia miejsc pracy, zachęcanie tych, których już mamy, do tego, aby się rozbudowywali i rozwijali swoje firmy, bo to też w ten taki już bardzo konkretny sposób przekłada się na standard życia wszystkich mieszkańców Łódzkiego. Więcej pracy, większe dochody, możliwość realizowania się czy w usługach, czy właśnie w pracy, w przedsiębiorstwach, które uruchamiają tu u nas w regionie produkcję. Województwo łódzkie w pigułce, czyli różnorodne stoiska i prezentacje pokazujące przede wszystkim ogromny potencjał i pomysłowość, która drzemie w mieszkańcach naszego regionu. Myślę też, że patrząc na stoiska widzimy, jak z roku na rok zwiększa się ten, można go określić jako profesjonalizm, jeśli chodzi o promocję, a tak naprawdę to jest odkrywanie tych swoich małych ojczyzn, szukanie ciekawych miejsc, ciekawych ludzi i z roku na rok przynoszenie tu na Piotrkowską więcej do pokazania, do zaprezentowania. Bardzo mi się podoba. Duży wybór, można sobie pooglądać, można posmakować, można popatrzeć, można się zapoznać z naszym regionem, bo szczerze mówiąc, jak teraz tak patrzę, no to wiele, wiele gospodarstw w ogóle mi nie było znanych. Widzę, że bardzo dużo miodu w naszym regionie. Także no, tylko patrzeć, próbować i wybierać. Na ponad 130 stoiskach przygotowanych przez przedstawicieli gmin województwa łódzkiego i starostw powiatowych oglądać i smakować można było tego, co w tych małych ojczyznach najlepsze. Promujemy przede wszystkim naszą gminę Widawę. Jak Państwo widzicie, jest tutaj z nami pan, który prowadzi pasiekę. Ma szereg licznych miodów z terenu naszej gminy Widawa, która jest niezwykle ekologiczną gminą. Znajduje się na terenie naszej gminy Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawski. To jest 55% powierzchni gminy, także te miody są ekologiczne, bo pszczoły zbierają miód właśnie z kwiatów, które rosną w tym parku. Mamy, Szanowni Państwo, też bardzo smaczny chleb z naszej piekarni. Mamy lokalny szmalec, no i mamy oczywiście jabłka. Jabłka też są ekologiczne i muszę Państwu powiedzieć, że lepszych jabłek nie jadłem nigdzie. Także jesteśmy tutaj z tym, co jest najlepsze, z miodem, z jabłkami, z chlebem, ze szmalcem, no i z ciastem, z piekarnią, która piecze najlepsze wyroby w okolicy. Na ulicy Piotrkowskiej swoją ofertę prezentowały również uczelnie, muzea, teatry czy organizacje turystyczne. Impreza odbywała się w czterech strefach. W pierwszej prezentowały się służby mundurowe. Drugą była strefa zdrowia, gdzie odbywała się zbiórka krwi, wykonywano badania mammograficzne, a dietetycy udzielali porad. W strefie trzeciej sporo atrakcji znaleźć mogli najmłodsi uczestnicy Miksera. Tam też prezentowały się łódzkie instytucje kulturalne. W strefie czwartej odbywały się zajęcia edukacyjne. Na Mikserze nie mogło również zabraknąć producentów ekologicznej żywności, a wśród nich pszczelarzy, piekarzy, wytwórców serów, kół gospodyń wiejskich, słowem wszystkich tych, którzy swoimi produktami zachwycali podniebienia tłumów przemieszczających się wzdłuż ulicy Piotrkowskiej. Co Pani tutaj oferują na swoim stoisku? Same najlepsze produkty, jak to się mówi, z naszego regionu, sama zdrowa żywność, pierogi z kapustą, no można by wymieniać tego dużo, jak widać, wszystko się rozchodzi jak świeże bułeczki. Wszystko z naturalnych, rozumiem, produktów i naturalnie... Tak, bez żadnej chemii, bez niczego, jak to panie na wsi, to tak jeszcze tam żadnych produktów takich chemicznych nie stosują, tylko wszystko naturalne. Oferujemy miody różnego gatunku. Jeden z większych odmian najwięcej posiadam, bo posiadam pasiekę wędrowną. Najdalej pochodzi z województwa świętokrzyskiego, spadziowy, malinowy i leśny. A który jest najlepszy? Najlepiej mi smakuje jeżówka purpurowa, ewentualnie malina. Na co jest dobry miód? Miody są dobre z
spożywać odżywcze bardzo są i pomagają, wspomagają przy leczeniach. Na przykład jeżówka purpurowa wzmacnia uodpornienie organizmu na przeziębienia i na inne infekcje. Na mikserze regionalnym nie mogło zabraknąć rodzimych artystów prezentujących m.in. rzeźby, misterne koronki, wycinanki i wiele, wiele innych. U nas na stoisku można znaleźć wszystkie rzeczy robione przez nas, przez panie ze stowarzyszenia. Mamy ponad 40 pań, jednego pana i wszystkie te rzeczy, które zrobiły, są wytworem pracy naszych rąk. Mamy, nie wiem, woreczki zapachowe, mamy tutaj poduszeczki na igły, zabawki, lawendowe, nie wiem, wianuszki, różne mamy też trochę rzeźby, dużo, dużo pięknych rzeczy. Jakimi technikami są one tworzone? Mamy tutaj szydełko, druty, dekupaż. Też malowane są ręcznie woreczki. Samym wystawcom idea miksera regionalnego bardzo się podoba. Można wymienić doświadczenia z innymi gminami, z powiatami. Mamy tutaj cały region, także myślę, że przedsiębiorcy, którzy biorą udział w tym mikserze z innych miejscowości z regionu łódzkiego, mogą również nawiązać kontakty z producentami tutaj z naszej gminy Widawa. No i mam nadzieję, że to będzie z korzyścią dla naszych przedsiębiorców. Bardzo ładnie jest, bo piękna pogoda nam sprzyja, ludzi sporo, spotkałem dużo znajomych. No my jesteśmy już czwarty raz na mikserze regionalnym, bardzo lubimy tę imprezę, ponieważ możemy się zaprezentować, możemy spotkać też naszych przyjaciół, z którymi na co dzień nie możemy się spotkać, z różnych powiatów, gmin i uważam, że to jest bardzo fajna impreza, możemy się pokazać szerszemu gronu, zaprezentować. Bardzo lubimy mikser regionalny. Różnorodne atrakcje, takie jak warsztaty, gry i zabawy, zajęcia z zakresu ekologii i gospodarki surowcami wtórnymi, animatorzy sprawili, że nie tylko dorośli, ale i dzieci miały możliwość poszerzenia swojej wiedzy, a nade wszystko doskonałej zabawy. Dzieci mają co robić? Oj tak, duże atrakcje, duże. Już robiliśmy te znaczki, były jakieś karawanki, no będziemy szukać dalej jeszcze. No dopiero zaczęliśmy tutaj od Placu Wolności, idziemy. Na razie najbardziej jesteśmy zainteresowani chyba tym odcinkiem. Tam w sumie były takie promujące stoiska, nie wiem, teatry, tak, to co tutaj w Łodzi chyba najbardziej popularne. Teraz weszli Państwo w rejony gmin i powiatów województwa łódzkiego i to Was najbardziej interesuje? To nas najbardziej interesuje, bo Łódź już trochę znamy, tak, jak mieszkamy w Łodzi, a jak tutaj pochodzimy, to na pewno czegoś więcej dowiemy się o tych miejscowościach tutaj w województwie. Folklor i kultura ludowa dominowały nie tylko na stoiskach, ale także na scenach rozmieszczonych na ulicy Piotrkowskiej. Zespoły regionalne z całego województwa łódzkiego zaprezentowały nie tylko wyjątkowy repertuar, ale również bogato zdobione, kolorowe, tradycyjne dla danego regionu stroje. Te zespoły jak śpiewają, nawet tam białoruski jest, no wszystko ładnie, no ślicznie, aż się chce przychodzić tu. Wśród różnorodnych stoisk znaleźć można było również te prezentujące regiony partnerskie z Łotwy, Ukrainy, Węgier i Białorusi. Na miniscenie prezentowano tradycyjną muzykę i tańce. To znamy już od lat, wie pani, no fajnie jest, teraz widzę Węgrów, Białoruś, no wystawione swoje rzeczy mają fajne, no ale wie pani, my idziemy tak profilaktycznie przejść się zobaczyć, no fajne są regionalne ich wyroby, plus jedzenie, także no to może być pasjonujące. Muzyka.
powiaty, gminy i regiony prezentowały nie tylko swoje najlepsze produkty, ale zachęcały również do odwiedzania niezwykle pięknych zakątków województwa łódzkiego, przybliżając uczestnikom zabytki, atrakcje i szlaki turystyczne. Obserwujemy wzrost ruchu turystycznego, są prowadzone systematyczne badania. Ja też mam okazję spotykać się z tymi turoperatorami, którzy organizują turystykę przyjazdową tu do województwa. Łódź się zrobiła bardzo rozpoznawalnym miejscem. Dużo, dużo ciekawostek, no dużo tych ulotek promocyjnych, można sobie poczytać, nawet mapy, jakieś trasy rowerowe, spływy kajakowe, jak najbardziej. Wszystko to, co w województwie łódzkim najlepsze, najpiękniejsze i najsmaczniejsze przez dwa dni mogliśmy zobaczyć w Łodzi na ulicy Piotrkowskiej. Myślę, że atmosfera piotrkowska jest tu nie do przecenienia. Mieliśmy w poprzednich latach, kiedy Piotrkowska była remontowana i korzystaliśmy z innych miejsc, takie głosy właśnie od tych naszych wystawców i samorządów, że dla nich nobilitacją jest wizyta na Piotrkowskiej, że chcieliby się wpisywać w charakter tej ulicy. I jak patrzę na spacerujących, którzy przyglądają się stoiskom, mają z tego dużo satysfakcji i zaspokajają swoją ciekawość też, to ten powrót na Piotrkowską szczególnie cieszy w tym roku. Pogoda dopisuje, ale myślę, że każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Każdy jest zadowolony, ma gdzie iść, bo tak w niedzielę siedzieć w domu, a tak to się przejdzie na spacer. No fajnie jest. No. Super, bardzo dużo stoisk, ciekawe, dużo jedzenia. Fajnie, dużo atrakcji dla dzieci. A coś panu szczególnie przypadło do gustu? Jesteśmy od paru minut, ale już mamy produkowane plakietki, już popróbowaliśmy trochę jedzenia, także na razie zwiedzamy już. Można sobie podjeść, popróbować, fajnie. Uważam, że i dla mieszkańców Łodzi, i dla turystów to jest okazja do tego, żeby zapoznać się z tym, co mamy tutaj u nas. Miejscowego, dobrego, fajnego, gdzie można się zorientować, gdzie można na przykład, nie wiem, pojechać, zaopatrzyć się w jakieś dobre, zdrowe produkty, gdzie można taniej może zrobić dobre, zdrowe zakupy. Także uważam, że jak najbardziej trafiony pomysł. Skupienie województwa łódzkiego w jednym miejscu w ramach miksera regionalnego dało możliwość nie tylko zapoznania się z bogatą kulturą, wyjątkową ofertą produktów, to także szansa na nawiązanie współpracy i zachęcanie do inwestycji w naszym regionie, a przede wszystkim integracja ogromnej rodziny województwa łódzkiego.